Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Horizon Zero Dawn. Słuchajcie, znajdujemy się w bardzo interesującym miejscu. To, co jest za mną, to ogromne coś z mackami, zdaje się nazywane jest mechanicznym diabłem, a kultyści z zaćmienia zrzucili kolejnego uśmiercacza i coś czuję, że tym razem w końcu stoczymy pełnoprawną bitwę, gdzie będziemy musieli wykorzystać wszystko, czego się do tej pory w grze nauczyliśmy. Ja sobie oczywiście wszystkich najpierw otaguję. Prawdopodobnie również spróbuję sobie część z nich ściągnąć gdzieś tam z daleka. Czemu my się nie oznaczyli? Aha, już wiem czemu. Dobra, jest trzeci. Jest czwarty. On jest chyba na górze, nie? Jest na górze. Dobra, tego sobie ściągnę od razu. A tu jest czysto, mimo że wcześniej pokazywało, że są jacyś na półce tutaj. I tu jest jeden. Dobra, czyli boki zrobimy bez problemu, bo oni się nie ruszają. Wyłączmy to, weźmy te cięższe. Mam trochę surowców, więc mogę sobie pozwolić. Małe przybliżenie. Nie żyje. Nie żyje. No nie ukrywam, że trochę się boję, ale walić to. Gdyby ten się zatrzymał na chwilę, byłoby świetnie. Dobra, nieważne, musi się zregenerować. O, zatrzymał się, dawaj go. Pięknie, leży. Nikt się nie kapnął, że on nie żyje. To ja bym sobie jeszcze chciał w takim razie na szybko sprawdzić elementy. To jest na takie strzały. A, i on nie ma tych cypelków, które wystawały z boku. To jest na takie. To jest na tarczę, a to z boku jest też na to. Dobra, czyli generalnie będziemy go bić dużo z... Z tego! 75. No. Z tych strzał głównie. One są wolne, ale to nic. Gdybyście się we dwójkę odwrócili, to sobie ściągnę jeszcze jednego. Albo może ja już po prostu podejdę gdzieś w okolice. Na przykład tutaj. No czuję, że za pierwszym razem tej walki nie zaliczymy, zupełnie szczerze. Dobra, zeszliśmy tak, że nikt nas nie zauważył, na szczęście. Fuck, musiał się zatrzymać jak zawsze. Leży. Wow, 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 to ora wszystko po swojej drodze. Bardzo niefajnie. Dostał, chyba nie? Okej. Fuck, jak to napieprza. Zmieniamy szybko strzały. Za 7? Wow, ja tu nie będzie zaraz. W co mieliśmy walnąć? To, nie? Nie, to jest za 7. To na górze, dobra, mam. Jesus fuck. 150. Pewnie to się mocno oberwie. Co on robi? On się do czegoś... Wow, wow, już widzę do czego. Co to przywaliło? No dobra. Tylko trzymamy na dystans, nie jest aż tak strasznie źle. To z życiem też nie stoimy dobrze. Idź sobie.
Ta góra już zaraz powinna odpaść, tak mi się wydaje. Flamethrower jeszcze, no jasne, pewnie. Brak amunicji, kończymy, kończymy, robimy. To są same, samonamierzające. Czemu ja tu wpadłem? Gdzie ja w ogóle jestem? Fajnie, że się widzę. Halo? Halo? O, do... halo? Nie widzę się. O, jestem. Ja nie mogę na trolla z tym zrobić. Dobra, jestem, żyję. Radzimy, chciałem powiedzieć, ale nie do końca. No już ma co, 1/3 życia? Tak naprawdę zaraz padnie przez to. To już jest w ogóle tak, to już jest zajechane. Musimy teraz sobie znaleźć inny cel. Rzućmy jego okiem. Ma te działko po bokach. I też 150, no to dobra, jest po nim, jest po nim. Już nic typ nie zrobi raczej. Wow! No. Leży. Udało się. Więc ci żołnierze dawno tam musieli walczyć z setkami naraz? No ich też były setki naraz, więc jak gdyby nie spinaj aż tak bardzo. Przeszukaj maszynę. Same takie rzeczy, ale bzdury. Dobra. Musimy sobie w takim razie oczyścić na szybko ekwipunek. Modyfikacje. Wywalimy w niebieski prawdopodobnie. Upuść to. Nie, zielone chyba są gorsze, nie? Tak, zielone są gorsze. Czyli zielone wszystkie upuścimy. No powiem wam, że spodziewałem się czegoś chyba jeszcze więcej. W sensie ta walka była dość nudna. Była średnio wymagająca. Ja więcej panikowałem niż to było warte. A gdyby to polegało tylko na nawalaniu tego wielkiego dzyndzla, który to miało na plecach, a potem zniszczeniu wieżyczek i tyle. Także to nie było trudne. Ja po prostu spanikowałem, bo spodziewałem się czegoś więcej. Dobra, już nie musisz kucać. Możesz się po prostu normalnie porozglądać. Rozglądam się za dziennikami, na szczęście... O, tam coś jest. Degradacja biosfery. Już wam pokazuję. 2065, dobra, w końcu mamy nakreślony rok. Znaczy, pewnie wcześniej też był nakreślony, tylko ja oczywiście musiałem ominąć, jak zawsze. Załamanie atmosfery, niedobory wody pitnej. To może być bardzo ciekawy dokument, jak gdyby to wam polecam prawdopodobnie przeczytać. Gdzieś jeszcze coś widzicie? Fioletowego, lewitującego? Ja nie szczególnie. Jest skrzynia, najpierw sobie ją zaliczymy. Podstawowe raczej rzeczy. Dziennik audio kolejny. Doktor Sobek, zgodnie z przewidywaniami przyczółek Wichita padł. 5 tytanów klasy Horus się przebiło. Kontakt za 34 godziny. Wszystko jest na miejscu, generale. Czasami zdarzało się, że szłam na skróty, ale... Nowy świt jest całkowicie sprawny. Zaczynamy. Tatel, udało się zrealizować cel operacji. Tak, gdybyśmy mieli choć jeden dzień mniej.
Przesłałem pani zakodowany plik. Proszę go natychmiast zarchiwizować. Ja zobaczę, co się da zrobić. Co to jest? Oświadczenie. Pani by pewnie powiedziała wyznanie win. Do czego się pan przyznaje? Przez ostatnie 16 miesięcy nadzorowałem największą rzeź personelu wojskowego i cywili w historii dziejów. Historii w ogóle. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sarabella nie zbliżyli się do mojego wyniku. Ale to nie pan zabijał, generale. Nie, bezpośrednio. Ale nie zostałem dowódcą wojskowym w Stanach Zjednoczonych, opierając się automatyzacji sił zbrojnych. Jeszcze przed pojawieniem się roju byłem pomocnikiem śmierci. Więc zamiast pozwolić, by moje decyzje zostały zapomniane, wysłałem plik z oświadczeniem. Niech potomność mnie osądzi, znając fakty. Zrobię, o co pan prosi. Proszę pamiętać, że gdyby nie pańskie działania, nasze działania, nie byłoby już żadnej potomności. Być może, pani doktor. Spocznij. Do widzenia. Niech to diabli. Też dość ciekawy plik, musicie przyznać. Dość ciekawe oświadczenie. Sam nie wiem, ten nowy świt naprawdę zaczyna brzmieć coraz gorzej w moich uszach. Jakby był plagą na plagę. Coś w tym stylu. Mam nadzieję, że niedługo poznamy szczegóły. Dziękuję, doktor Sobek. Proszę usiąść. Co? Będzie pan jej dziękować po tym, co powiedziała? Doktor Sobek przedstawiła sytuację bardzo jasną, generale, i dała nam pewien wybór. Wypada podziękować. Ja tylko... To znaczy, mój Boże! Może odłożymy tę rozmowę? Nie będzie żadnej dyskusji. Widzieliście liczby. Baro pokryje koszty, ale za jego forsę nie kupimy czasu, którego potrzeba na ukończenie nowego świtu. Czas będzie nas drogo kosztował. Oj, daj spokój. Jeśli ulepszymy flotę i jakoś złamiemy kody... Nie słuchaliście? Roboty nie będą już za was walczyć. W kwestii hakerstwa zbuntowany Rui jest prawdziwym mistrzem. Użyjcie jakiegoś automatu, a opanuję to i wyślę na was. Ale to? To oznaczałoby śmierć dla naszych cywili. Dowódcy, wróg, z którym walczymy, mnoży się szybciej niż nadążamy go zabijać. W dodatku żywi się naszą biomasą. Nowy świt to nasz jedyny ratunek. Po prostu powiedzcie, czym jest nowy świt. Karabin wszystkim cywilom dość silnym, by go udźwignąć. Pokażemy im, gdzie jest spust i wyślemy na front? Jak ich do tego przekonać? Dając im to, za co warto walczyć. Nowy świt. Ściśle tajny program superbroni, który nas ocali. Jeśli uda nam się utrzymać na tyle długo, aby doktor Sobek zdołała go ukończyć. Wysłałem plik, który zawiera plan operacji kosztowne zwycięstwo. Plan operacji? Chyba masowego mordu! To wszystko, co nam zostało. Nie ma alternatywy. Doktor Sobek, na potrzeby projektu Nowy Świt skorzystamy ze zdemobilizowanego kosmodromu pod Bryce w stanie Utah. To duża maszyna. Kiedy pani zacznie? Ma pan już główną i rezerwową listę kandydatów. Większość to obcokrajowcy albo ludzie korporacji, więc wydostanie ich. Spokojnie. Stworzymy pani zespół. Na pewno. Do widzenia. Nie wiem, co tu myśleć. Taka... Co to takiego? Co ci ludzie zrobili? Co zrobiła Elizabeth? Nie wiem, teoria taka na tą chwilę, że zbudowali sobie jakieś podziemne bunkry, żeby zamknąć część cywilizacji, a całą powierzchnię chcieli oczyścić z biomasy, żeby maszyny nie mogły funkcjonować i się reprodukować i tak dalej. Jak gdyby to, co widzimy w tym momencie na powierzchni, to są niezbyt... Nie wiem, co to jest. Nie chcę teoretyzować, ja nie lubię teoretyzować przy was. Jak gdyby w głowie sobie mogę różne rzeczy układać, a przy was jakoś mi głupio snuć teorię. Nie lubię tego do końca. O, ładna scena. Rzadko się takie widzi w grach. Dobrze, że mogę stąd wyjść. Teraz muszę znaleźć ten kosmodrom, o którym mówili. Sprawdziłem dane i zlokalizowałem go.
To dobra wiadomość. A zła? Znajduje się pod Cytadelą. Pałacem w Zmierzchu. W stolicy Kardża Cienia. To raczej słabe miejsce. W pałacu roi się od agentów zaćmienia. Wielu z nich jest wysokiej rangi i wszyscy noszą fokusy. Gdy cię ujrzą, Hades też będzie wiedział. I znowu każe cię zabić, ale tym razem będziesz mieć na głowie całe wojsko Kardża Cienia. Ale się ubije, daj spokój. No to wyłącz ich fokusy. Już to robiłeś. To nie takie proste. Za dużo tutaj fokusów i wszystkie komunikują się między sobą, a razem z Hadesem tworzą infosieć. Infosieć? Co to? Wyobraź sobie ogromną, niewidoczną pajęczynę rozciągającą się nad całym krajem i łączącą fokusy, co umożliwia im porozumiewanie się na wielkie odległości. No dobrze, więc jak można zniszczyć tę sieć? Zniszczyć sieć? No nieźle. Tak. Istnieje sposób. Słaby punkt sieci. To idziemy. Prześlę lokalizację do twojego fokusa. Udaj się tam, a gdy będziesz w pobliżu, otrzymasz dalsze instrukcje. Czym był nowy świt? Jaką broń skonstruowała Elizabeth? Udało jej się powstrzymać maszynę, ale jej świat, jej cywilizacja uległa zniszczeniu. Mam nadzieję, że tym razem tak się nie skończy. No nieźle, słuchajcie, nieźle. Osiągnąłem 25 poziom, co wydaje się, że jest połową mojej takiej podróży, jeśli chodzi o level. Zdaje się, że 50 jest maksymalny, tak gdzieś tam słyszałem przynajmniej kiedyś. No o Jezu. Mam stąd zejść? O, to będzie dopiero jazda. Dosłownie jazda. Naprawdę mam tędy spaść? Jak myślicie, mam spaść tędy? Bo ja tu nie widzę żadnej liny, po której mógłbym po prostu zjechać. Jeszcze się upewnię, żeby potem nie było, że skaczę znowu w przepaść. Liny oczywiście są, ale to nie są takie do zjazdu, jak sami widzicie. Więc, no ja obstawiam, że mam zejść po tym czymś. Spróbuję ostrożnie. A z tego mam nadzieję, że się po prostu zsunę. Chyba tak, dobra, chyba jest w porządku. Jedziemy z tematem. Tylko bez paniki. Eho! Eho! Dobra, a stąd? Fajnie zrobili, słuchajcie, bo to nie jest jakaś taka normalna ścieżka. Chciałbym po tej matce sobie zejść, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Zobaczmy. Ło, jestem na tym, fajnie. Ale jazda. No nie no, wyżej po tym nie wejdę, ale fajnie, że mi dali pochodzić po prostu. Wow, fuck! Brawo ja. Nie ten przycisk. Chciałem wyłączyć fokusa, a włączyłem sprint. No to nic. To nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego ma miejsce. To prawdopodobnie również nie jest ostatni raz, kiedy coś takiego ma miejsce. Ja myślę, że większość z was już nawet zdążyła przywyknąć. Jeszcze raz lecimy. Ej, a może po prostu tędy zejdę? Nie, nie pozwalają mi. Ale bieda. No, come on. Tak fajnie byłoby po tym po prostu zejść gdzieś tam na dół. Widzicie, tam. No ale i nie, to jak nie. Mam stąd zejść? O, to będzie dopiero jazda. Tak, jeszcze mi się zabij po drodze. Dobra, i stąd jakoś spróbujemy grzecznie, co tutaj bokiem myślicie? Tu chyba nie. Tu też raczej niespecjalnie. Widziałbym to bardziej z tamtej strony. Strasznie to dziwne schodzenie. Takie jakbym... Jakby to wcale nie była ścieżka wytyczona przez twórców. Czujecie to, prawda? Jakbym po prostu się znalazł na wysokiej górce, czy to w Skyrimie, czy w Wiedźminie i po prostu się po niej zsuwał, a nie był na szlaku wyznaczonym przez projektanta levelu. Pięć tysi kroków! No chyba was pogrzało. Siema!
pozwoliłem mu, czy nie? Dostał mocno, pięknie. Leży. Jeszcze nie? Czekajcie, go małą strzałą zabijemy. Czemu w ogóle się tak zamrażał? Trochę nie rozumiem chyba. Też dostał mrozem. Co ja robię? Dlaczego ja to robię? Jak ja to robię? Co jest, chłopaki? Czy ja was rozmrażam po prostu? O, chyba tak. Muszę szybko się poleczyć, z tego co widzę. Okej. Się zaraz znowu rozwali, co czuję. Leży. Jeszcze nie leży, no co z nimi? Leży. Klatę typa. Za bardzo się gibają. Co ja jestem w stanie z nim zrobić? Jeszcze nie widzę ich w ogóle w tych krzaczorach. Co to jest? To jest trudniejsze niż tamta walka. Tak zupełnie szczerze. Leży. Wypadło z was coś chociaż ciekawego? Pokażcie, co macie. Tu pierdoły. Tu też same białe rzeczy. Tamtego nawet mi się nie chce szukać. No dobra. Jeziorko się chyba pode mną nie... Znaczy tafla lodu się chyba pode mną nie zapadnie. Ach, dobra, zielone fanty. Po zielone to wejdę na górę. A, znaczy wszedłbym, gdybym mógł, ale nie wiem, czy mogę. Nope. Ło! Wskoczyła. Co my tu mamy? Mamy ognisko przede wszystkim, co jest oczywiście ogromnym plusem, bo w końcu... Czy ty jesteś mój, nie? Ty jesteś Pożo. Dobra, a ty? Dla jednego z nas to się źle skończy. Leży? I leży. Ludzie, musimy się zemścić! Leży. Jeszcze jeden, sorry. Leży. Czy to wszystko? Czy ktoś jeszcze cię goni? Co tu się stało? Opowiesz mi coś na ten temat? Czy to już jest temat zamknięty? Dostanę za to dodatkowe racje. Ty? A nie ja przypadkiem? Jak gdyby za pomoc? Co za niewdzięcznicy w ogóle, masakra. Dobra, wypocznijmy sobie. Wypoczywanie przy ognisku powinno mi regenerować życie, totalnie. Nie wiem, dlaczego tego nie robi. Przedwieczni tego nie pozostawili. To musiało niedawno wyrosnąć. O, ja już widziałem takie kwiaty wcześniej, znaczy widziałem jeden. Nogi zaczynają mnie boleć. Gdzie my jesteśmy na mapie? Pokażcie wy mi to. Ach, tutaj. Dobra, czy my już ten teren tak naprawdę zwiedziliśmy wcześniej? Mogę podejść jeszcze troszkę, znaleźć sobie... Nie, nie ma takiej potrzeby. Mogę się od razu tepać w te okolice. Na przykład tutaj. Tylko nie mogę zrobić podróży, bo muszę wytworzyć. Ale mam czym, doskonale. Dobra, tepamy się w okolice bardziej zbliżone do terenu, w którym będziemy musieli odbyć naszą kolejną misję. I co to będzie za misja? Aha, mamy wyłączyć siatkę. Słuchajcie, mamy wyłączyć siatkę. To też zrobimy. Myślę, że Hades nie zareaguje na to zbyt pozytywnie. Myślę, że będzie mocno wkurzony i zresztą nie bez powodu. Ale co nam tam? Skoro już wypowiadamy wojnę... Swoją drogą jestem ciekaw, jak daleko jesteśmy w tym momencie w fabule posunięci, bo wydaje mi się, że jesteśmy już tak w 3/4, jeśli miałbym na oko ocenić. Jak myślicie? Pewnie część z was już oglądała tą serię na innych kanałach, bo nie wyczekaliście aż będę publikował kolejne materiały. Co zresztą jest zrozumiałe jak najbardziej, nie mam z tym problemu. Tak oczywiście bez spoilerów, gdybyście mieli powiedzieć, czy jesteśmy tak właśnie w 3/4, czy to jeszcze nawet nie jest ten poziom.
Dobra, jeśli będzie trzeba, to sobie zaraz znajdziemy jakiegoś towarzysza podróży, jakąś bestyjkę, która da się zdominować i będziemy na niej patatajać do celu. Powiem wam, że jakoś fajniej mi się tą serię nagrywa, od kiedy skupiamy się wyłącznie na misjach głównych. To jest takie skondensowane i przynajmniej dla mnie przyjemniejsze do nagrywania. Jestem ciekaw, czy dla was do oglądania również. Dobra, ale zdaje się, że w końcu załadowało nam teren, zupełnie drugą stronę mapy tak naprawdę. Warto będzie w końcu wrócić w cieplejsze tereny, bo z tego co pamiętam to jest dokładnie. To są te tereny. Bardzo fajne, bardzo przyjemne dla oka. Co my tu mamy w okolicy? Tu są tereny łowieckie, tu jest jakaś misja poboczna. Tu mamy... Dobra, idziemy w te tereny. Czy ja dojdę tędy... naokoło? Okej, tędy chyba też mogę. Czy idziemy ścieżką i potem zboczymy na prawo na chwilę. No przyznacie, dorobili się troszeczkę w końcu, nie? Jakoś ta cywilizacja... powstała z kolan, chciałoby się powiedzieć. Musimy to cholerstwo się tylko obejść z drugiej strony. Wypadałoby pozbierać dużo czerwonych roślinek, tak swoją drogą. O, takich jak ta. Także zrobimy takim większym łukiem troszeczkę. Czy tam jest coś czerwonego? Nie widać, prawdę mówiąc, w tym świetle. Ale chyba tak. Dobrze. Cześć dziku, pozwól, że cię dojadę. No co ty robisz, Aloy? Leży. W ogóle powinienem zapolować troszeczkę na te zwykłe zwierzęta. Może zrobię to między odcinkami, żeby rozwinąć troszeczkę fanty, które mamy w skrzyni. Czemu on jeszcze żyje? Na żylecie przecież jest. Siema. Dziękuję. O, super. To dało mi dość dużo. I jedna z tych. I jedna z tych. No niestety, takie zbieractwo jest tutaj bardzo istotne. Bez niego nie wyobrażam sobie grania w tą grę. Czasem trzeba zrobić taką sobie ścieżkę i pozgarniać wszystko, co nam wpadnie w ręce. Kiuik! Widziałem Kiuika! Leży. Nie, nie leży. Leży czy nie leży? Nie widzicie mnie, idźcie sobie. Jest spoko. Wracajcie do swoich zadań. Nie no, możesz podejść, ja nie widzę problemu. Ma. Tak, faktycznie miałem rację, że spada im pancerz, kiedy jesteśmy obok. Weź mi pomóż z tym typem. Się czepia. Leży, dobra. Czy ten mój Kiuik gdzieś tu sobie leży? Tam jest jakiś ptasior, indoor. Niech to! Nie ma... No już, zaraz będziesz miała. Tam ci się rozeszli na szczęście. Gdzie jest jakiś zwierzak? Nie wiem, ten królik chyba mi uciekł, słuchajcie. Dosłownie byłem pewien, że każda z tych strzał, które w niego wystrzeliłem, trafiła. A tu nic. To jest czyste mięso, tylko tyle.
Dobrze, mordeczko. Skoro już cię mam, to chodź ty ze mną. Jedziemy sobie w kierunku questa. I znowu długa droga przed nami. Czy to jest jakieś zadanie? Czy wy coś chcecie ode mnie na przykład? Wygląda na to, że nie. Jeszcze nie wiem, którędy mam tam iść, ale obstawiam, że tędy. Dajcie więcej czerwonych kwiatków. Czy ja już mogę sobie rozwinąć na przykład umiejętności zbierania czerwonych kwiatków, żeby w ogóle mieć ich milion w tym momencie? Byłoby super. Kończę już tak naprawdę ścieżkę ostatnią, czy pierwszą ścieżkę kończę, będę miał maksimum umiejętności w tej ścieżce i wtedy zainwestuję chyba w zbieractwo, tak mi się wydaje. O, jest zadanie. Dobra, nieważne, mieliśmy nie robić zadań pobocznych, takie było postanowienie, trzymajmy się go. Chodź, mordeczko, gdzie ty jesteś tutaj? Tutaj, zapraszam cię. Tu sobie przebiegniemy, żeby się z nimi nie przepychać niepotrzebnie. Gdzie mieliśmy iść? Tędy. Tu jest coś dużego. Chcemy zaatakować? Nie, to już widzieliśmy wcześniej kiedyś. No to bez spiny. Możemy go olać. Wiem, że mnie widzisz. Mam to gdzieś. Nara. Ło! Piłozom. Tego też już dawno nie było. A raczej mnie nie gonią. O, kabina Jacoba z Lostów. Lubię tę okolicę. Te cholerstwa są upierdliwe, bo one są praktycznie... prawie nie do ubicia poza tym jednym dzyndzlem na plecach. W sensie kompletnie nie ma sensu wojować z nimi w inny sposób. Gdzie teraz? O Jezu, tędy, ale kombinujecie. Tak, wiem, wszyscy się na mnie gapicie. Idźcie sobie. I nie wstawaj! Gdzie teraz? Jest, ten GPS naprawdę zwariował. Jakieś dziwne ścieżki ubiera. Strasznie mi na boki giba. Wcześniej, zdaje się, funkcjonował troszkę lepiej. Wow! Tak, wejdź za krzak, pewnie. LOL! Kto? Co? Dojeb typa! Co tu się dzieje? Ale brutale. Okej, dostał. Dostał. Jakieś mocniejsze mogę strzały wybrać, chyba te na przykład. Co my się koleś pakowaliśmy, ty mi powiedz. Dobre trafienie. Leży. Wow! Dobra, leży. I tu jeszcze jeden. Dobra. Po typie. Trochę ich tu było, moi drodzy. Ale czułem,
że nie dają mi spokoju i muszę im pokazać, kto tutaj rządzi. Niestety straciliśmy przy tym naszego przyjaciela. Zresztą nie wiem, czy ta ostatnia strzała, którą sprzedałem, to nie poszła w jego stronę. No tak, bo zdecydowanie nie mamy go już na liście. Trudno, życie. Życie tak wygląda. Zbliżamy się powolutku do miejsca, w którym rozpocznie się nasza kolejna misja. Ładnie tutaj, no zobacz, normalnie chciałoby się te tereny poeksplorować, tak po prostu pójść w nie i powojować. Zobaczyć, co może nas tam czekać. Aloy, jesteś już bardzo blisko. Tak, jestem. Zaczynałam już tęsknić. Przed sobą masz urwistą ścianę skalną. Przyjrzyj się jej, a znajdziesz uchwyty prowadzące na górę. Dobra. Naprawdę? A kto je tam umieścił? No tak, po co odpowiadać? Tajemnice są przecież dużo ciekawsze. Zniszczyć sieć fokusów zaćmienia, powiedział. A jak niby mamy to zrobić? Zaraz, zapomniałam. Nie my, to ja mam wszystko załatwić, ty tylko podsłuchujesz. Spoko, Aloy, możesz sobie ponarzekać, jeśli lubisz. O, tu jest czerwony. Zabiorę to ze sobą. Czy są tu jakieś zwierzaki, halo? Co to jest to żółte? Piłoząb tutaj? No kto by pomyślał? Dobra, idziemy. Która to jest ta urwista ściana, na którą mamy wejść? No to jest chyba ta. Cóż to jest? Czy jest jakiś szczur? Trafiony. Czemu to jara? Podnieśmy, co tam z niego wypadnie. Co to jest? Kość szczura. Nawet nie wiem, czy mi była do czegoś potrzebna. Mogę tego potrzebować. Możesz, owszem. Dzików już chyba więcej nie muszę mieć. Dobra, końcówka taka mocno zbieracka mi się zrobiła. Ale potem jak się wypaliliśmy troszeczkę w tym ostatnim... Na pewno się przyda. Po tej ostatniej wyprawie, to chyba rozumiecie, że jest to potrzebne. Dobra, mam się dostać gdzieś na górę tym wszystkim. Tu są uchwyty, tak jak mówił. Słyszałeś? Nic? Czemu ja się dziwię? Dobra, ja myślę, że w takim razie w tym... Albo nie, wejdziemy sobie jeszcze na górę. Albo nie. Skończymy tutaj. No i nie wiem, kiedy teraz będzie jakiś moment, w którym będę mógł sobie odpocząć. To jest moment, w którym mogę odpocząć. A więc z tym ładnym widoczkiem w tle... Ja dziękuję wam bardzo za uwagę w dzisiejszym odcinku. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa.